Hej, w dzisiejszym odcinku dla jednego mam dla was chruposzki z Kauflanda. Jest to właściwie moje drugie podejście do ich nagrywania, bo kiedyś kupiłem je i cóż, zjadłem zamiast coś na ich temat nagrać, tak więc robimy powtórkę. Nie wiem, czy są to te same smaki, które kiedyś wszamałem, ale dzisiaj mam dla was pomidor, ser, cebulę i bazylię jako jeden smak. Bardzo ciekawa kombinacja i druga to śmietana, cebula, ser i koperek. Są to chyba jedyne... Fakt. Są to chyba jedyne przekąski, które zawsze miały w sobie aż 3 lub 4 nawet smaki. Chruposzki to przekąski z pieczywa pszennego z posypką o smaku właśnie wcześniej wymienionym. Nie pamiętam właściwie, ile one obecnie w Kauflandzie kosztują, bo tak jak zresztą połowa mojej przeszklonej szafy stoją u mnie od bardzo dawna. Nie wiem, jaka jest różnica między wersją zwykłą a wersją junior, ale w naszych obu przypadkach jest to właśnie junior. Na opakowaniach przeczytamy, że nie było tutaj żadnego smażenia i pieczywo było w 100% polskie. I will let you decide if that's true. Czy to jest właściwie to samo, co... krążki cebulowe, pizzowe, bekonowe, peperoniowe z firmy, której nie mogę sobie teraz przypomnieć? Czy to jest to samo, tylko w formie, cóż, frytki? Smacznego. To chyba jednak nie jest to samo. Smakują zdecydowanie podobnie do sucharów i to nawet niedelikatesowych, bo te są strasznie słodkie, mimo że powinny mieć w sobie pomidor, ser, cebulę, bazylię, a Myślę, że pomidor z cebulą zdecydowanie tutaj przodują. Bazylia i ser są ledwo wyczuwalne. Chrupki są twarde, nie jest to moja ulubiona forma przekąski. Jeżeli lubicie przekąski z pieczywa pszennego, te zdecydowanie mają smak, mają charakter. Porównajmy sobie chociaż w takim razie tamten smak z naszym drugim i zobaczmy, jaka duża będzie różnica. Z jakiegoś dziwnego powodu pachną wodą śledziową ze świąt. Smacznego. Zdecydowanie da się wyczuć od razu śmietanę. Śmietana, cebula, ser. Koperek jest tu najmniej wyraźny. Ja go jeszcze nie wyczuwam, ale widzę go zdecydowanie na samym chrupku. Jako, że mają taką, a nie inną formę i taką, a nie inną twardość, prędko się ich z opakowania raczej nie pozbędziecie. Tak więc jest to na pewno przekąska na dłuższe posiedzenie filmowe, ale chyba tylko i wyłącznie w słuchawkach, bo przy hałasie, które generują po prostu przy gryzieniu, nie da się oglądać czegoś normalnie. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie na temat chruposzków z Kauflanda. Napiszcie mi również, czy można znaleźć je gdzieś indziej niż w Kauflandzie. Poza tym zapraszam was do filmów, które tutaj wam się wyświetlają. A tymczasem ja żegnam się już z wami i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!